No nic, moi drodzy, rozgrzałem się chyba, żeby zacząć ten odcinek. Dawno nie było odcinka tego typu, czyli cztery najgorsze wyzwania od widzów, gdzie wy na społeczności YouTube'owej piszecie mi jakieś wyzwania, które no są przegięte pod jakimś kątem. No i powiem wam, że kilku z was wymyśliło coś naprawdę zajebistego. Wybrałem sobie cztery z tych wyzwań, które napisaliście na tej społeczności. I może zaczniemy od początku, bo powiem wam, że nagrywanie tych odcinków no, czasami sobie rozkładam na kilka dni, dlatego że niektóre wyzwania są naprawdę bardzo trudne. Ale przeważnie wybieram te takie po prostu fajniejsze, ciekawsze, bo czasami ktoś wymyśla jakieś wyzwanie typu, żebym przeleciał, nie wiem, 1000 metrów, powiedzmy, w pilu P50, nie wiem, czy coś takiego. Natomiast tym razem są bardzo fajne wyzwanka i zaczniemy sobie od początku. Więc tak, mamy ZX-owy napisał: no to Lucek, masz budżet 75 tysięcy kredytów razem z tuningiem i musisz zbudować auto, które będzie zdolne zrobić wszystko. Po pierwsze, będzie dawało sobie jako tako radę na wyścigach. Nie musi się super trzymać drogi, bo to ciężkie w tym budżecie. Okej, okay, może da się zrobić, zobaczymy. Po drugie, będzie potrafiło upalać kapora. To się da zrobić, chyba w każdym aucie w tej grze. Będzie miało buta na dragu, na szutrze nie zawiedzie. Będzie daleko skakać. Daleko to znaczy jak daleko? Dla jednego daleko to jest 10 metrów, a dla innego 500, więc tak niezdefiniowane, ale powiedzmy, że daleko to pobijemy jakimś tam mój rekord. Kurde, nie wiem który. Ja muszę znaleźć jakąś taką skocznię, gdzie mam niski rekord. I fajnie będzie wyglądać na fotce, czyli jakieś takie w miarę atrakcyjne auto, które wszyscy lubią, tak? Musisz odpowiednio sprawdzić to auto w fordzowych warunkach. W fordzowych warunkach. Pozdrowienia i pozdrawiam. Dobrze. To jest bardzo fajne wyzwanko i zresztą najwyżej lajkowane ze wszystkich, które napisaliście ostatnio na społeczności, więc warto by było to sprawdzić. Więc tak, zaczynamy od kupna samochodu. 75 tysięcy kredytów na wszystko. Mi się ogólnie Focusy bardzo podobają, zwłaszcza ten model mi się, on jest starszy, chyba z 13 roku. Nie wiem, musi ładnie wyglądać na zdjęcie, więc wybierzmy sobie jakieś ciekawe malowanie do niego. Okej, 25 tysięcy kredytów, czyli czekaj, jak to się odejmuje? 25, czyli zostało nam 50 tysięcy do tuningu teraz. Dobra, sprawdźmy, czy pali kapora. Co to? Posłuchajcie, jak on brzmi. What the fuck? Ty. Ty, to jest standard. To mamy napęd naprzód, więc do driftu nie bardzo, ale nie mamy tutaj takiego wyzwania, żeby driftować. I patrzcie, w standardzie mamy bardzo ładne felgi. W zasadzie już tunik skończony, nie? Ale mamy 50 tysięcy, żeby ulepszyć go trochę. I może tak będzie spoko. Będzie duża przyczepność, ale czy będzie palił kapora właśnie? 1200 kg wagi, 289 kW mocy, to nie jest dużo. To nie jest dużo jak na... nie jest dużo mocy jak na samochód, który ma palić kapora. Ale nie powiedział, w jaki sposób mamy palić tego kapora, więc możemy go palić na różne sposoby. Możemy na przykład stanąć pod drzewem, pchać drzewo i wiecie, o co chodzi, nie? Nie wiem, jak to będzie z tym napędem na 4 koła, czy on faktycznie tu spali kapcia, czy nie. Musimy sobie to zaraz sprawdzić. Sprzęgło dałem tutaj standardowe, jakie jest fabrycznie w tym samochodzie montowane, więc no nie wiadomo, jak będzie z tą zmianą biegów. No myślę, że nie będzie źle finalnie. Dobra, czy spali kapcia? No właśnie, tak. Dałem tutaj dosyć dobre opony, więc z tym paleniem kapcia może być naprawdę problem przy tej mocy. Ale za to będziemy mieli fantastyczną trakcję. No dobra, palić kapora. Na pewno chodziło mu o to, żeby palić jego kapcia na asfalcie, tak? A nie raczej na offroadzie. Na offroadzie to wszystko będzie palić kapcia, niezależnie tam mocy masz w tym, prawda? Więc jak to zrobić? Zaczął padać deszcz.
No coś tam pali, na cztery buty to naprawdę nie jest źle, jak pali kapcia. No i proszę bardzo. Palimy kapcia, teraz nawet myślę, że będzie w stanie nim trochę, że dam radę nim trochę podriftować. Będzie sobie dawało jako tako radę na wyścigach. Nie musi się super trzymać drogi, często przy tym budżecie. Niekoniecznie. Będzie się dosyć fajnie trzymać drogi, jak odrobinkę zwiększymy tutaj docisk w przednim ospoilerowaniu. Nie za dużo, bo wtedy ten przód jest, ma za bardzo duży docisk i tył później samochodu lata jak chce na tych wyścigach. O, teraz trochę za późno sprzęgło dałem. Ładnie zmienia te biegi, trzeba przyznać. Coś tam poszalejemy. Dobrze, i lecimy wyścig, zobaczymy jak to pójdzie. No, trzeba przyznać, że maszynka dobrze sobie radzi. Niby tam 300 niecałe kilowatów mocy. Ale ten napęd na 4 koła, nawet na oponach szosowych, daje tutaj radę. Dawaj, 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 maszynka. Mi bryzło między zęby. Nie musiałem tak na ręczny wchodzić, ale powiem wam, że z tym samochodem naprawdę jest bardzo przyjemnie jeździć. I na pewno cztery koła robi tu robotę po prostu, no. Dawaj, dawaj, bierz go! Yeah! Obiłem się na końcu o ścianę, ale się udało. Ty, to jest malowanie z Derta trójki. Jakieś? O, 182 metry. Tu mamy mały rozpęd, nie? Jakby mi się udało tu stówkę skoczyć, to myślę, że chyba okej. No, samochód nie jest super szybki, ale do skoków czasami wystarczy 270 km na godzinę i można daleko polecieć. Tutaj na przykład mamy... A, strefa pomiarowa to nas nie interesuje. 206 metrów, tu mamy skok. Tu mamy jakiś skok, 220 metrów, może skupmy się na tym, on jest dosyć trudny tutaj z tego co pamiętam, bo tutaj jest dosyć ciężko się rozpędzić, więc no nic, sprawdźmy jak mi pójdzie. Myślę, że uda mi się tu rozpędzić do tak do 170 km na godzinę. Nic, spróbuję kawałek jeszcze do tyłu podjechać. Dobrze, musimy tu zrobić hopę. ...170, dokładnie przy wyjściu. Jest 120 metrów. Myślicie, że zaliczone? Nie było powiedziane ile dokładnie. Powiedzmy, że skoczymy jeszcze jakąś hopkę. Ha, ależ ty, jak to pięknie brzmi, no posłuchajcie.
Ops! Ej, patrzcie, niecałe, no... Mało brakowało, nie? I bym nie skoczył tych 100 metrów. Powiedzmy, że 100 metrów do tej fury to jest spoko. Możemy się też tak umówić kiedyś, że fura ma skakać tyle, ile ma na przykład kilowatów mocy. To by było dobre wyzwanie, nie? Twoja fura ma skoczyć tyle, tak daleko, tyle metrów dalej, ile ma kilowatów mocy. Nie mówię ile koni mechanicznych, tylko kilowatów, nie? Bo konie mechaniczne, no to powiem wam, że na przykład jakiś samochód ma 200 koni mechanicznych i ma skoczyć 200 metrów, no to trochę przesada, trochę za daleko do takiego auta, nie? Ale na przykład 200 kilowatów skoczyć już by może dało radę, no bo przecież nie bierzemy wtedy pod uwagę wagi, nie? I teraz został nam ostatni challenge, czyli zrobić zdjęcie tej furki, żeby wyglądała ładnie, prawda? I teraz wszystkie te osoby, które robią fantastyczne zdjęcia na grupie Zakon Synów Ludzka, powinni mnie tutaj pouczyć i dawać jakieś wskazówki odnośnie tego, jak zrobić perfekcyjne zdjęcie. Ja zrobię tak po swojemu, nie mam tutaj jakichś takich specyficznych ustawień, żeby tutaj powiedzmy jakoś samochód czy aucie fajnie zrobić zdjęcie, ale powiedzmy, że skręcę sobie koła w ten sposób i zobaczymy, czy będą skręcone. Będą skręcone, ok. I powiedzmy, że sobie machnę. Nie no, autko wygląda ładnie. Nie wiem jak wam, no, to jest kwestia gustu, żeby ładnie wyglądało na zdjęciu. Co to znaczy ładnie, nie? No, dla każdego będzie to oznaczać co innego. Ale powiedzmy, że zrobię sobie coś takiego. No i kolejne wyzwanie jest od Łukasz FH16. Mam przejechać jedno okrążenie Goliata na wstecznym. Już wybrałem sobie odpowiedni samochód, jest to Volkswagen IDR, który na wstecznym może jechać nawet szybciej niż Rimac Concept 2. Jeździłem tym Rimacem przed chwilą i on osiągał jakieś 180 km na godzinę na wstecznym. A jeśli chodzi o Volkswagena, no to tutaj sytuacja wygląda inaczej, bo Volkswagen na wsteczny może sobie jechać, uwaga, 250, gdzieś koło 250, nie wiem dokładnie ile, bo mnie strasznie tutaj rzuca. Jak gram na kierownicy, to nawet nie wiem dokładnie ile mogę, nie wiem dokładnie gdzie jechać, tak, jakby jak jadę do tyłu, bo jak, no, nie widać nic z tyłu, nie mogę się obrócić, tak? Próbuję, będę patrzył trochę na mapkę. No i jedziemy. Jedno okrążenie, na szczęście. Jak rzuca, kurde. No właśnie, te wyzwania mają troszeczkę inny wymiar, jak się je robi na kierownicy. No, mogą być totalnie posrane w stosunku do pada. Dobra, hops, 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 hops. Nie no, muszę sobie ogarnąć chyba jakiś klawisz, żeby patrzeć się do tyłu. O, fajnie, pominąłem tak. Ja pierniczę, ale to jest chyba najlepszy samochód do zrobienia tego, prawda? To jest najszybszy, problem w tym, że no kurde... A nie mam tu żadnego przycisku, żeby patrzeć się do tyłu. Nawet nie wiem, czy na kierownicy jest jakiś w ogóle przypisany przycisk do tego, żeby patrzeć się do tyłu. Jest po prostu przeważnie gałka i nią się steruje widokiem, prawda? No ale tym samochodem powinno być tak fajnie. Niby. Oh yeah. Bardzo dobrze, że teraz jest premiera tego Need for Speeda, czy źle dla Fordzy. Dlatego, że nie dość, że jest to fajna gra, to jeszcze w Fordzie jest śnieg, to totalnie ta gra straci graczy, to jest kurde. Nie lubię zimy, chyba nikt nie lubi zimy, nie? Zima powinna trwać jeden dzień w Fordzie Horizon, moim zdaniem. 1-2 dni, do widzenia. Sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a
a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Got five on it. Prostej, tam przez tę śnieżycę musiałem przejechać, nie było to zbyt komfortowe. Podejrzewam, że są osoby, które potrafią wykręcić lepszy czas na Goliacie niż ja teraz. Ale trzeba przyznać, że furka naprawdę bardzo fajnie hamuje i bardzo fajnie startuje, co do tego wyzwania myślę, że jest perfekcyjne. Ale szczęście, że Łukasz nie dał mi wyzwania typu weź najgorszy samochód, jaki masz w garażu, najpłodniejszy i jedź tyłem na Goliacie. Dlatego, że tym samochodem naprawdę 250 km na godzinę na wstecznym to jest dosyć fajna prędkość. Teraz spróbuję się utrzymać tutaj na torach mniej więcej. Przy wyższych prędkościach autko robi się już niestabilne, może dlatego, że po prostu to wielkie skrzydło próbuje sprawić, żeby samochód odleciał. Nie wiem, ale bardzo wysoka prędkość jest tutaj możliwa do osiągnięcia. Dobra, i hamulec. Teraz nie wiem, w którą stronę mam kontrolować. Okej, okay. No, także widzicie, naprawdę fajne prędkości da się tu osiągać, no ale niestety znowu zaczynamy kręte drogi. I jak cofam tutaj, to w ogóle nawet nie patrzę na samochód. Patrzę się tylko i wyłącznie na minimapkę i to jak ustawiona jest strzałka, która ma wskazywać położenie naszego samochodu i ustawienie go, tak, na drodze. Więc tylko to mnie interesuje i staram się mieć po prostu tą strzałkę na niebieskiej linii, czyli na drodze. To wyzwanie to chyba właśnie najlepiej jest na kierownicy. Na padzie nie mamy aż takiego precyzyjnego prowadzenia, a jadąc do tyłu, robiąc sobie te ciutki skręt, możemy zdestabilizować tak bardzo nawet przyczepną furkę jak ten Volkswagen. I no, i na kierownicy możemy sobie to precyzyjnie sterować tym autkiem, tak? Mimo że nie mogę się nawet spojrzeć, gdzie ja kurde jadę. Ale zobaczcie. Dochodzę już powoli do wprawy i w miarę umiemy się na tej drodze utrzymać. O, tu mamy zakręcik, cyk, 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 cyk. 90 km na godzinę. No, tutaj nie poszło. No, ale myślę, że jest lepiej mimo wszystko, niż miałbym to robić na padzie. O, rondzielca teraz, cyk. Ups, ups, ups. To chyba będzie checkpoint przy wyjeździe z ronda. Jakiś tu był. O, właśnie. No i dobra, i teraz gaz. No i proszę, katorga dobiega powoli końca. Moi drodzy, ponad 25 minut na jednym okrążeniu. Docencie to koniecznie łapkami w górę oraz subami, jeśli dopiero co wbiliście na ten odcinek po raz pierwszy, albo jeszcze nie macie subskrypcji. Polecam do subskrybowania i zostawienia dzwoneczka, zaznaczenia tam opcji. To znaczy nie, tam opcji
pokazuj wszystkie filmy, bo to jest ważne, żeby właśnie te wszystkie filmy pokazywały. Kolejne wyzwanie jest od Pixel Gaming. Dobrze mówię? Dobrze mówię. Osiągnij obojętnie jakim samochodem 160 km na godzinę na wstecznym. No to mamy kilka takich samochodów, w którym można to zrobić i w sumie zrobiliśmy już to, więc powiedzmy, że to się nie liczy. Okej? No bo teraz mógłbym wyciągnąć jakikolwiek samochód elektryczny, czy to Rimac, czy to Volkswagen i to zrobić raz, dwa, trzy, więc to nie jest trudne. Antko YouTube. Wygraj wyścig Pilem P50 jadąc na kierownicy. Okej, dobra. Nie było tam nic mowy o tym, żebym miał jakoś standardowo go ulepszonego, więc mogę mieć go ulepszonego tak, jak mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Pilem P50, dobrze. Mamy akurat go zrobionego na Batmana. Napęd prawdopodobnie na 4 koła. W sumie nie jeździłem nim jeszcze na widoku z kierownicy, więc możemy spróbować. W ogóle nie jeździłem nim na kierownicy. Dobra, wygra jakikolwiek wyścig Pilem P50. Na pewno nie będzie to przełajowy. Może być trudno mi wygrać, bo na kierownicy nie jestem aż jeszcze taki dobry. Ten samochód zajebiście przyspiesza, naprawdę. Problem będzie tylko na zakrętach, nie? Dobra, wyknąłem tam kilku. Kurde, poprzednie wyzwanie było strasznie długie. A tutaj mamy króciutki wyścig, więc chyba powinno... Wow, powinno być szybciej. Nie chciałem robić tego, znaczy zaliczać tego, wiecie, tej jazdy na wstecznym, no bo to... Nie wiem, no jest kilka takich samochodów, które mam w garażu, które to potrafią, więc... I zresztą zrobiliśmy to przed chwilą, tak jakby jadąc z tym Volkswagenem IDR, prawda? Więc myślę, że nie byłoby takie fajne wyzwanko. Natomiast jazda Pilem zawsze jest fajna. Nie chcę się przełączyć na tą kamerę zewnętrzną, dlatego że nie byłbym w stanie tak dobrze wyczuć tego autka, jak na kamerze z kokpitu chyba. Oh shit! Przewijaj! O, ty, bo tu już koniec wyścigu jest. Damn, może mi się nie udać. Dobra, go. No, ślisko jest. Dobrze te opony ogrodowe są, nie? Ej. Ostatnia... O, dobra. Trzymają się tu blisko. Kurde, myślałem, że będzie łatwo. Film ma tylko dobre przyspieszenie, nie? Bo jest leciutki, on tam ile waży? Już nie pamiętam, jakieś 100, 200 kg? Coś koło tego, nie? Silnik od motocykla. I cyk, dobra, udało się. Było trochę trudno, nie aż tak łatwo, jak się spodziewałem. Same Jaguary XJS były w tym wyzwaniu. No dobra, to co sobie zrobiliśmy? Spróbuj przejechać autem owce. Już to kiedyś było wyzwanko i nie dało się tego zrobić. Dobra. Zrób Bugatti Chiron na offroad. Ja czasami muszę sobie dopowiadać do waszych wyzwań, co zrobić w tych wyzwaniach. No bo co, zrobić Bugatti Chiron na offroad i co? I co dalej, nie? No ale dużo osób dało lajki tej osobie, więc możemy tak zrobić. Poszedł. No jeszcze nie jest to jakaś super prędkość, ale 272 metry. Możemy nim też pojechać jakiś wyścig. Zobaczymy, jak się w ogóle spisuje jako rajdówka. Pokaż, no. Rajdówko. Huh.
Ja nie mogę, jakie on ma szerokie koła. Strasznie. Dobry by był. Ja go chyba zostawię na tym odpowiedniku. Fajnie się jeździ. On jest chyba trochę taki za lekki jak na takie przełaje, bo jak jest jakiś murek, to go trochę spowalnia, czy nie? Dobra, tutaj mamy na przykład hardcore'owe podjazdy. Hej, tu jakiś molo jest. Wow. Dobra. O! No, chyba ten prześwit jest jednak mimo wszystko trochę za mały. Kapci, dopiero tutaj widać na tym, na tych skokach, jakie on ma szerokie te buty. Kurde, to jest jakiś kosmos. W rzeczywistości też takie ma? Nikt sobie nie wiem. Znaczy ja już tutaj poszerzyłem trochę Fordy, nie? To jest jakiś kosmos. Zrób kilka 50 na drift z tym napędem i na strefie driftowej minimum 25 tysięcy punktów. I tak, mamy pila P50. Nie jest obecnie zrobiony na drift. Problem z nim polega na tym, że no, driftuje niezależnie od tego, na co on jest zrobiony. A czy mógłbym tu zrobić napęd na tył? Tak? Mógłbym, no. Tylko żeby to nic nie zmieniło, on dalej by nie driftował, bo jest kurde za krót. I zobaczymy, może już tutaj uda mi się nabić 25 tysięcy punktów. Nie wiem, zobaczymy. To jest taka dosyć, no już długa strefa driftowa. Zobaczyć, co uda mi się tutaj wyczarować. Chyba dam radę. Wiecie, jaki miałem pomysł? Jakby mi się nie udało na żadnej strefie wbić tyle punktów. Już 25, proszę bardzo. Jakby mi się nie udało tutaj wbić tych 25 tysięcy punktów, to bym poszedł na Fortune Island, na najdłuższą w Forza Horizon strefę driftową. Ale udało mi się. Nieważne, że... Ty, ale... coś go tam rzuciło. Czekaj, jeszcze raz spróbujemy. 35 tysięcy, myślę, że zaliczone. Ej, na kierownicy... No, powiem, że całkiem fajnie się jeździ samochodem na kierownicy. I szalony jest. Muszę się trochę nauczyć obsługi kierownicy, żeby szybszego kontrowania czy coś. Tak. Kierownica nie wie totalnie, co robić przy tym samochodzie. A tak, sfailowałem. Jakby... Jest to teraz... Dla mnie te wyzwania są teraz dosyć ciekawe, bo... Na kierownicy... Na padzie to było, wiesz, takie... A, dobra, zrobię to, zrobię tamto. A na kierownicy to jest takie... O kurde, jak ja to zrobię na kierownicy, nie? Tak jak było z tym wyzwaniem z cofaniem. A speedem to już w ogóle jest wariat. Tutaj trzeba skręcać albo maksymalnie w prawo, albo maksymalnie w lewo. Żeby on zareagował. Nie, ale wiecie co, nawet taki hardkorowy samochód jak Pil, można nim normalnie jechać na kierownicy. Na padzie jest bardzo ciężko nim normalnie jechać, tak? A na kierownicy możesz sobie, wiesz, regulować ten gaz, regulować skręt, delikatnie i dużo precyzyjniej sobie regulować hamulec, przez co nie zablokujesz szybko kół, nie? Jeśli nie masz ABS-u, to bardzo. Pięknie, nie? Na padzie też można osiągnąć taki, powiedzmy, zbliżony poziom precyzji, ale żeby tak dokładnie i precyzyjnie skręcać, no to bardzo ciężko, nie? Także film P50 z takimi ogólnie ciężkimi do opanowania samochodami, no myślę, że jest dużo ciężej jednak na padzie niż na kierownicy w niektórych przypadkach, nie? Zobaczcie, jak jestem w stanie sobie tutaj... On jest zrobiony na maksimum, jakie jest tylko możliwe w Forza Horizon, a jestem w stanie sobie nim, no, jeździć normalnie, tak jak prawie, że normalnym samochodem wyścigowym w tej grze. Oczywiście, gdyby mnie spotkał to jakiś wyścigowy, czterokołowy samochód, to by mnie zniszczył. Tak na marginesie, w rzeczywistości w tej grze gra rozumie ten samochód jako samochód z czterema kołami, tylko że jedno koło po prostu nie reaguje z, z asfaltem, tak, w tym wypadku. Ponoć też jest tak, że jak mamy tego Mercedesa 6x6,
to on nie ma tak naprawdę 6 kół, tylko ma tak naprawdę 4 koła, tylko te pozostałe dwa jakoś tam się zapomnią. Jakby nie do końca fizyka ją oblicza czy coś takiego. Dlatego oni mieli problem, żeby zrobić ten samochód. Forza Horizon, Mercedesa, tak? A speedem nie było problemu, bo po prostu przekopiowali z trójki. No i tak to wygląda, moi drodzy. Dziękuję wam wszystkim za rozpisanie wyzwań dla mnie. Brałem pod uwagę najpierw te najwyżej lajkowane. Niektóre, jak widzieliście, pomijałem, jeśli były po prostu zbyt proste dla mnie. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku. Pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować lub zostawić lajka u mnie na filmie, żeby zwiększyć mi zasięgi. A was zapraszam na kolejny odcinek z 4 najgorszych wyzwań od widzów. Trzymajcie się, na razie.